Dobrze, kochani, ja chcę dzisiaj powiedzieć na temat troszkę umysłu. Ja twierdzę, że jest to brama do nieba i tak też sobie to zatytułowałem, umysł, brama do nieba. W liście do Rzymian 7:25 jest napisane, że służymy umysłem. Służymy Bogu umysłem. Rozumiecie? I umysł to jest greckie słowo nous, od słowa ginosko, czyli poznanie. Umysł to organ służący do poznawania. Umysłem poznajemy. Niektórzy mówią, ja poznaję duchem. Jak? Duch bez umysłu, duch nasz, odrodzony duch, w którym mieszka Bóg. Jak złączony z Bogiem, duch, w którym zasiadasz w okręgach niebieskich po prawicy Boga Ojca, ten duch bez umysłu się nie wyrazi. Tak, list do Rzymian 7:25. On się nie wyrazi. Dlatego też Jezus, Mesjasz, doskonały człowiek, człowiek w 100% realizujący wolę Bożą w każdym aspekcie, to trzeba pamiętać, on przyszedł na świat z umysłem. I nie wiem, czy wy to załapaliście, ale jak się czyta wypowiedzi Jezusa, to nie są wypowiedzi, jakby ci to powiedzieć, prostaczka z galilejskich gór. Że to jest jakiś chłopek, roztropek, i on tam pójdzie, zrobię. Rozumiecie, o co chodzi? Nie. On taki nie był. Ja studiuję Jezusa 20 parę lat. Jezusa studiuję. Co to jest dla mnie studiowanie Jezusa? To nie jest w ogóle przyglądanie się w ogóle, bo tak jest napisane. Wiecie, masę rzeczy w Biblii jest włożonych w usta Jezusa. Jezus nigdy ich nie wypowiedział. On nie powiedział ich nigdy, ponieważ Jezus mówił po aramejsku, a na przykład powkładali mu w usta słowa typowo greckie, które nie miały w ogóle przełożenia na aramejskie. One nie istniały. Ja nieraz to powtarzam, Jezus nigdy nie powiedział słowa Kościół. Bo nie było takiego słowa w aramejskim. On tego nie zrobił. To jest w ogóle włożone w jego usta. Czy mogli tak zrobić? To jest zafałszowanie. Nie do końca zafałszowanie, bo tak jak nieraz mówiłem, to było prawo. Prawem ucznia było cytowanie mistrza, tak? Na sposób zrozumienia mistrza. Jak w ogóle uczeń jakoś rozumiał mistrza, to było normalne w Grecji w tamtym czasie również, że jak był jakiś tam filozof, miał swoich uczniów, oni rozumieli tego mistrza, oni tylko cytowali tego mistrza, ale oni później byli jakby głosem tego mistrza, tylko ten głos to był wymieszany z ich głosem, z tym jak oni zrozumieli mistrza. Czyli uczeń jakiegoś tam Platona, prawda, to on mówił jak Platon, ale w swoim w ogóle rozumieniu Platona. I tutaj w ogóle ci, którzy tworzyli w ogóle Pismo Święte, to oni też różne rzeczy słyszeli od Jezusa i oni pewne wnioski powyciągali, potem oni je zapisali, biorąc przykład ze prawa społecznego w tamtym czasie, że włożyli w te usta Jezusa. Ten tekst na przykład, wiecie, że ty na tym zbuduję Kościół mój. Tego Jezus nie powiedział nigdy, nie wyraził takiego sformułowania w ogóle, nie umiał tego zrobić. Tak jakby dzisiaj ktoś ci kazał powiedzieć coś po wietnamsku, nie wiem. Sajgonka, powiesz tam, jedyne, co tam człowiek umie, nie? Umysł służy do poznawania, to umysłem poznajemy. Jezus umysłem poznawał. Każdy poznaje umysłem. Teraz, co ty z tym zrobisz, to jest w ogóle inna para, ale ty poznajesz umysłem. I drugie słowo tutaj użyte, służyć, to greckie słowo duleo, które oznacza być niewolnikiem. Służyć to jest być niewolnikiem. Często ludzie mówią, że tak mi się spieszy do służby w królestwie. Ja mówię, nie wiem, czy rozumiesz, co chcesz zrobić. Służba w królestwie to jest stanie się niewolnikiem, poddanym, człowiekiem, który na własne życzenie się ubezwłasnowalnia. Rozumiecie, o co chodzi?
Służba w królestwie to nie jest coś takiego, że zaczynasz służyć w tym królestwie, przybijają ci order, wkładają koronę, jesteś ktoś. Wiecie, to niskie poczucie własnej wartości prowadzi ludzi do tego, że oni nobilitują się w ogóle służbą. Jestem taki, rozumiecie, o co chodzi? I podpisują się gdzieś pastor. Ja mówię, jak się można podpisać gdzieś pastor? Po co? Rozumiesz, o co chodzi? W jakim celu? Służyć umysłem to być człowiekiem, który ma zniewolony umysł prawdą Bożą, zniewolony, i w ten sposób poznaje Boga. Umysł musi być zniewolony prawdą Bożą, żeby można było Boga poznawać, bo i tak tylko umysłem będziesz Go poznawał. Czym innym Go nie poznasz, nie masz jak. Mimo, że On jest w twoim duchu. A żebyś ty zrozumiał coś o Bogu, to ty musisz do tego użyć umysłu. Jest napisane o tym w liście do Rzymian, że nie ma dla pewnych ludzi, którzy nie przyjmują Jezusa, przynajmniej nie oddają życia Bogu, tak to powiedzmy, nie ma dla nich żadnej wymówki, ponieważ od wieków Boga można poznać umysłem. Nieraz ktoś mi zadał pytania, jak to jest z kimś, komu tam nie głoszono Ewangelii. Ja mówię, posłuchaj, jak ktoś szuka Boga szczerze, to on nigdy nie musi usłyszeć Ewangelii. On się spotka z Bogiem. Jakim Bogiem? Jezusem. Jezusem. Nie, czasami tutaj mówiłem wam takie świadectwo o takim pewnym plemieniu w Kongo, które misjonarze odwiedzili. A to było jeszcze plemię zupełnie niezewangelizowane. I tam pojechali misjonarze, dotarli do tego plemienia. Zaczęli się uczyć ich języka, jak to misjonarze tam na miejscu i tak dalej, i tak dalej. Kiedy oni już troszeczkę załapali tego języka, zaczęli tam funkcjonować w tym społeczeństwie, no to zaczęli słuchać, coraz lepiej rozumieć to, jakie są wierzenia tych ludzi. No bo to misjonarze mieli taki prosty, wiesz, poznać tutaj przeciwnika, no i teraz mówimy im o Chrystusie, głosimy im Ewangelię, wypierając tamte ich wierzenia. To takie normalne działania jakby misjonarskie. I teraz co ciekawe, ci misjonarze zaczynają głosić im o Jezusie Chrystusie, Synu Boga, a oni do nich mówią, ale my w to wierzymy, tylko on nie ma na imię Jezus. A jak? I oni jego nazwę tam podali jakąś. I słuchajcie, oni im przedstawili pełną Ewangelię w innych nazwach tylko. Tam Jezus to był jakiś tam Nus, Syn jakiegoś tam Boga jedynego, tak? Który zszedł tu na ziemię, żeby uratować ich plemię. Ty, no ci misjonarze te oczy otworzyli, mówią, jak to? A okazuje się, że oni od lat żyją Ewangelią. Oni rozumieją łaskę, oni mają nazwę na tą łaskę, oni rozumieją, że oni nie zasłużyli na łaskę tego bóstwa, tylko to bóstwo zeszło na ziemię jako jakiś tam człowiek, tak? I jakieś tam poniosło cierpienie, w konsekwencji śmierć, żeby oni mogli wejść w jakieś tam komnaty tego bóstwa po śmierci. Co to jest? Ci misjonarze byli w szoku. Dlaczego? Kto szuka, ten znajdzie. To jest trudne dla ludzi. Wiecie, ludzie mówią, bo Bóg jest niesprawiedliwy, bo nie wszystkim jest głoszona Ewangelia. Spokojnie, wyluzuj. Ty się zajmij głoszeniem Ewangelii w Warszawie. Rozumiesz? A Bogu zostaw resztę kosmosu. Ty rób to twoje. To jest twój kawałek podłogi. Mieszkaj w kraju, dbaj o wierność. Zajmij się tym, jak sobie Bóg poradzi z papagejami, czy z innymi, czy z nim. To jest nieistotne, mnie to w ogóle nie interesuje. Ja nie jestem powołany do papagejów, rozumiesz, o co chodzi? Ja nie mam powołania takiego. Ja mam powołanie do tego kraju. Może nie jestem do końca zadowolony z tego, że mam powołanie do tego kraju. Rozumiecie, o co chodzi? Ja to kiedyś jak Jeremiasz powiedziałem, namawiałeś mnie, Jahwe, namawiałeś i dałem się namówić, rozumiesz? Jestem tutaj, nie wyjeżdżam, kurczę, stąd, oram, kurczę, ten beton. Rozumiesz, o co chodzi? Chwała Bogu. I koronę swoją będę miał. Nie wiem z czego. Biało-czerwoną może mi dadzą, nie wiem. Generalnie będę miał koronę za swoją robotę, ale ja nie wiem, co tam Bóg sobie robi z papagejami, którzy nie mają jakiegoś tam ewangelisty jednego czy drugiego.
Ja wierzę w to, że ten papagaj będzie, kurczę, szukał Boga, to popatrzy na drzewo i będzie miał objawienie Chrystusa. Bo o tym mówi list do Rzymian. Po prostu, to jest proste. Można to ogarnąć umysłem. Umysłem. Dzisiaj, jak ty masz na imię? Sebastian. Mówi, że Boga szukał, szukał Boga i Ninę znalazł. Wyszedł, Nina głosiła. Wiecie, o co chodzi? Tu jest nasz kochany syn marnotrawny. Wieszał się, stał, już się powiesić chciał. Lina naszykowana, usłyszał głos. Głos usłyszał. Nie wiem, gdzie tam się wieszałeś, na Żoliborzu? W Halinowie się wieszałeś. Wieszał się w Halinowie, głos usłyszał, ty wsiądź w autobus, jedź do Śródmieścia, do Warszawy. Wsiadł, przyjechał, nasi ludzie, wyszedł na schody, proszę ciebie, a tu Jezus jest Panem! Stoją, nawrócił się. Różne ma przejścia, ale jest z nami. O co chodzi? No tak. Chodzi o to, że Bóg ma swoje sposoby. A umysł jest od tego, tak, żeby się nagiąć do Bożej prawdy. Jak chłopaki by się nie nagięli do Bożej prawdy swoim umysłem, to nie sięgnęliby po co? Po Ducha Świętego, który doprowadził do zbawienia ich życie. Umysł. Brama do nieba. Służysz Bogu umysłem, poddanym Jego prawdom. Tym Bogu służysz. Dlatego ja tak nienawidzę takiej otępienia tego w kościele, które jest. Rozumiesz, że to chodzi? To chodzą, w ogóle takie bzdury gadają. Zapytasz się o coś ich, pro ciebie, no nie wiedzą. A jak ci coś powie, to takie od czapy to jest, że w ogóle rozumiesz, o co chodzi. Ja mówię, weź uargumentuj to. Weź mi, daj dwóch, trzech świadków, bo ja ci dam dwóch czy trzech świadków na każdą w ogóle tezę, której ja jestem zwolennikiem. Ja nie powiem, wiesz, tak mi Bóg powiedział. Ja nigdy do ludzi nie mówię. Takie miałem objawienie, Bóg mi tak powiedział. To są, wiecie czyja to jest rozmowa? To jest rozmowa abnegata. To jest rozmowa człowieka, który nie używa umysłu. Który mówi, ja w duchu chodzę świętym. Ja mówię, nie wiem, w czym chodzisz. Bo powinieneś używać umysłu. Rozumiesz? Bóg się potrafi dostać do umysłów ludzi psychicznie chorych. Rozumiecie? W Niemczech taki pastor w ogóle był, nie wiem, czy dzisiaj jest dalej, czy nie działa. On w szpitalu psychiatrycznym kościół założył. W dużym szpitalu psychiatrycznym. Ludzie się rodzili na nowo, mający schizofrenię, mający w ogóle jakieś tam, wiecie, ciężkie choroby psychiczne, bo to w szpitalu psychiatrycznym było. Wiecie, jak tam mogło nabożeństwo wyglądać? Czujecie klimat? To jakby filmowo je puścił. To od razu przestaliby na nas wieszać psy, że my głupie jemy. Ale to byli ludzie, którzy spotkali się z Jezusem. Rozumiesz? Spotkali się z Jezusem. Facet był tam posłany, nagiął swój umysł. Ja kiedyś chciałem też przykozarzyć, pojechałem do Pruszkowa, do Tworek głosić. Wyszedłem i głoszę tam Chrystusa. I podchodzi do mnie pierwszy i się patrzy na mnie. Ja mówię, znasz Boga? A mówi, którego? A ja mówię, ale jaja. W ogóle, a facet był niesamowicie spokojny, w ogóle wiecie, o co chodzi. Akurat miał przepustkę z pawilonu, tam miał chyba, wiesz, o co chodzi. Jak on mi wytoczył, kurczę, jakich on bogów zna, jak on z nimi rozmawia, ja w tamtym czasie, to ja po prostu przestałem jeździć do Tworek. To była ostatnia moja ewangelizacja na terenie szpitala. Bo ja nie potrafiłem z nim rozmawiać, bo facet mnie po prostu załamał, rozumiecie, o co chodzi. Co załamał? Mój umysł załamał, umysł mój załamał. Ja byłem za cienki na to, żeby w ogóle z tym gościem porozmawiać. List do Hebrajczyków, 8:10. Mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły. Gdzie włożę prawa? W umysły. Prawa moje włożę w ich umysły. Jak można uważać, że się zna wolę Bożą, jeśli się nie nagina do tego swojego umysłu. Jak ona wejdzie w ciebie? Nie wejdzie, nie przeniknie cię jakoś. To umysł jest magazynem, w którym mają być poskładowane Boże prawidła. Rozumiecie? Umysł ma być magazynem. Taka jest Boża wola. Jak wygląda
umysł bez zmian. Przyjrzyjmy się na to. Zarówno w Księdze Daniela 11:28, jak i w Dziejach Apostolskich 17:29 jest napisane, że umysł jest bałwochwalczy. To jest pierwsza rzecz. Umysł bez poddania się Bożym zmianom jest z natury bałwochwalczy. Bałwochwalczy. Czyli to jest umysł, który w pierwszej linii będzie poddawał się różnego rodzaju bóstwom. On ich może nie nazywać bóstwami, ale umysł jest, ma, rozumiecie, o co chodzi? To jest umysł, który jest umysłem grzesznym. Co? Jeszcze raz. Który werset? Księga Daniela 11:28 i Dzieje Apostolskie 17:29. Bałwochwalczy umysł. Każdy umysł jest z gruntu bałwochwalczy. Na przykład ludzie się dziwią, my wierzący, wierzący ludzie się dziwią, no, ludziom niezbawionym, że oni robią na przykład jakieś straszne rzeczy, nie? A dlaczego mają nie robić strasznych rzeczy? Umysł ma tendencje bałwochwalcze. Nie można ludzi nauczyć Boga. Nie można ludzi nauczyć dobrego, jakby prawidłowego funkcjonowania, jak ktoś nie spotkał się z Bogiem. To jest zbędne. Dlatego, jak wiecie, my nie naciskamy na to, aby zajmować się szeroko pojętym czynieniem dobra. Bo to jest plaster na kurczę, jątrzącą się kurczę rankę, bez zrozumienia, że głęboko w środku jest zakażenie. Większość kościołów zajmuje się czynieniem dobra. Oni dobro czynią. Czynią dobro. Tylko to nie o to chodzi, żeby dobro czynić. Bo umysły ludzkie są bałwochwalcze. Coś im dasz i oni z tego bałwana zrobią. Maria, bardzo porządna, święta kobieta. Ja się pytam, co my dzisiaj mamy tutaj? Co my mamy w Polsce? Mamy demoniczną strefę kultu maryjnego. Czy to ma coś wspólnego z Marią? Nic. Gdzie Maria? A gdzie ta strefa? Maria to w ogóle jest w niebie, to jest nasza siostra w Chrystusie, Matka Jezusa, kobieta, kurczę, chodząca w Bożych prawidłach. No gdzie Marii? Do Maryi. No na litość boską, to dwa różne byty. Jest Maria i Maryja. Rozumiecie, o co chodzi? Napisałem... Kiedyś, kurczę. Kiedyś w internecie zamieściłem zdjęcie Marii. Co? A z moją buzią to też zamieściłem. Ale napisałem, ma przerwa ryja. Jaki to był dym, że Maryja. A ja mówię, ale to jest bałwan. Maryja, w mojej Biblii, którą czytam 20 parę lat, tam jest w ogóle napisane, żeby śpiewać szyderczą pieśń nad królem Babilonu. Ja nie rozumiem. To co ja mam robić? Ludzie, ty nie szanujesz... Oczywiście, że nie szanuję czyichś poglądów religijnych. Ale to jest biblijne. Ja mam nie szanować. Ja jestem zobligowany przez Boga do nieszanowania czyichś poglądów religijnych. Ja nie będę go ścigał, gonił, łapał. Nie, ja po prostu w ogóle nie szanuję. Dlaczego mam to szanować? Nie wiem, czy... Bo ludzie to też mówią, szanuj to. Ja mówię, a ty w ogóle znasz definicję szacunku? Ty nie znasz? To w Wikipedii przeczytaj. Co to jest szacunek? Szacunek. Pierwsza podstawowa sprawa. Kochani, zapamiętajcie to do końca życia. Szacunek to nie jest coś, co jest enigmatyczną rzeczą w powietrzu. Na szacunek trzeba zasłużyć. Żeby kogoś szanować, to musisz, grubą kreską podkreślamy, zobaczyć jego słuszne działania. No to ja się pytam, jak ja mam szanować czyjś pogląd religijny, który jest sprzeczny z prawdą Bożą i dokonuje spustoszenia wśród ludzi? To ja nie będę tego szanował, bo Bóg tego nie szanuje. Jezus nigdy tego nie szanował. Nigdy takich rzeczy nie szanował. Nie mamy żadnego przykładu w czterech Ewangeliach, żeby Jezus szanował czyjeś poglądy sprzeczne z Bogiem. On z nich szydził, on do nich mówił obłudnicy, i to jest delikatne tłumaczenie, zaznaczam.
Rozumiecie, o co chodzi? On im powywalał stoły w ogóle w synagodze. On w ogóle przychodził w ogóle cały czas do nich, mówi, groby popielane, mówi, plemię żmijowe. To nie był żaden szacunek do tych ludzi. On ich nie szanował. Bo szanuje się za coś. Pamiętaj, szacunek to nie jest element działania łaski. Szanujemy za coś kogoś. Rozumiecie? Dalej, druga rzecz, umysł bez zmian, prawda? Jak mówi drugi list do Koryntian 13:4, jest otępiały. To jest mocne słowo greckie, otępiały. Oznacza nieczuły, niewrażliwy, twardy, ślepy. Nieczuły, niewrażliwy, twardy, ślepy. Ludzie są, którzy nie przemieniają swojego umysłu prawdami bożymi, ludzie ci nie rozumieją na przykład duchowości, bo oni są, mają twarde głowy, kwadratowe głowy. I mówią tak, ale gdzie to jest napisane w piśmie? A ja zadaję wtedy pytanie Chrystusa na takie zawsze. Jak czytasz? Nie gdzie to jest napisane, tylko jak czytasz. Powiedz mi, jak czytasz pismo. Jak ty czytasz? Oczywiście wiecie, że większość chrześcijan nie czyta pisma chrystocentrycznie. Dla nich to nie jest w ogóle, dla nich w ogóle oni w ogóle im się pomieszało to wszystko. Rozumiesz? I teraz, jak on ma takie coś w głowie, to on za cholerę nie będzie miał umysłu, który jest ostry, bo otępiały, przeciwieństwem otępiałego, to jest wyostrzony, ostry. Jest nóż tępy albo ostry. Czyli są ludzie, którzy mają tępe umysły, tak zwane tępaki. Rozumiecie, o co chodzi? Trzeba naprawdę, ja kocham słowo, mi się kiedyś w ogóle, miałem dwie wizje takie. Jedna to było, że rzeczy są ze słowa, inne, że z cyfr. Rozumiecie? Dlatego mówię, że logika to jest w ogóle domena Pisma Świętego. Pismo Święte jest logiczne, tylko się go czyta nielogicznie. Bo ludzie życzeniowo czytają Pismo, biorą Pismo i życzeniowo je czytają. Chciałbym, żeby tak było napisane. Tak nie jest. Tak nie napisano. Jest, bo jak czytacie? Tak? A dzisiaj można powiedzieć głębiej w ogóle, jak to przetłumaczyli. Bo to jest w ogóle następna para kalorii. Ale widzimy umysł otępiały, nieczuły, niewrażliwy, twardy, ślepy. Umysł, kiedy się nie zmienia, to my nie czytamy rzeczywistości duchowej. My jej nie widzimy. Ona jest dla nas dziwna, bo to są dziwni ludzie. Oni są dziwni. Dziwny to jest diabeł. To jest dziwna postać. Rozumiesz, o co chodzi? W największym mega kościele na świecie, kurczę, być liderem uwielbienia i wszystko pieprznąć, zawinąć, kurczę, jakąś ekipę i zwiać, no to naprawdę. To trzeba być tępym. I dziwnym. To dziwak. Ale kiedy umysł jest przerabiany, tak? To dla mnie to, że ktoś popada w zachwycenie. Na przykład dla religijnych ludzi popadnięcie w zachwycenie, to ja nie wiem, co to znaczy. No nie wiem, zaśpiewają, nie wiem, hymn ze śpiewnika pielgrzyma, pieśń 874, tam na wzgórzu stoi szorstki krzyż i na przykład, okej, ja nie mam, ja kocham tą pieśń, to w ogóle nie ma problemu, to nie o to chodzi. Ja mam w domu pieśń śpiewnych starego pielgrzyma i tam wielbię Boga, to nie... Chodzi o to, że on, myślę, to jest uwielbienie Boga, bo on jest smutny wewnętrznie teraz, ale jak drugi się będzie cieszył, tak? To nie jest popadnięcie w zachwycenie. Jak będzie chodził na czterech i beczał, też nie będzie popadnięcie w zachwycenie. Kiedyś mnie ktoś zapytał, dlaczego u was beczeli tam beczeli? Ja mówię, a dlaczego owce beczą? No, ja mówię, no nie wiem. Ja mówię, no owca beczy. To dlaczego człowiek ma nie beczeć? Gdyby owca mówiła ludzkim głosem, to wtedy byśmy powiedzieli o cudzie. Ale jak istota wyższa mówi językiem istoty niższej, to jest po prostu wybór i prawo. Rozumiesz? A w dodatku nazwał nas owcami. Ktoś pyta, czemu beczysz? Ja mówię, no postępuję zgodnie z pismem. No. Ale tak, bo to ludzie nie rozumieją tych rzeczy. Rozumiecie, o co chodzi? Bo umysły mają przytępione i mówią Toronto Blessing, Toronto Blessing. Byłeś raz w Toronto Blessing? Byłeś? Widziałeś? Cuda widziałeś? Widziałeś, jak tutaj chodzą na smyczy i beczą, a tu z wózków wstają? Widziałeś? Czy nie widziałeś? Czy nic nie widziałeś, bo jesteś tępy? Jak powiada pismo.
List do Koryntian 13:4. Masz tępy umysł i mienisz się człowiekiem słowa. Efezjan 14:17 mówi, że umysł nieprzemieniony jest nieużyteczny, nie można go użyć prawidłowo. Czyli masa ludzi używa go źle, błędnie. To jest nieużyteczny umysł. Rozumiecie, o co chodzi? Nieużyteczny. Efezjan 4:18 mówi, że skierowany na ciemność. Umysł nieprzemieniony to skierowany na ciemność. Widzi ciemne rzeczy, ciągle ciemne widzi, ciągle grzech widzi. Ja na przykład chodzę po tym świecie. Słuchajcie, grzech to jest tak widoczny, jaka plama z atramentu na białej koszuli. Ja nie rozumiem, czemu to chodzić i grzech oglądać. Po co to patrzeć? Tu grzech, tam grzech. Grzechu jest pełno, wszędzie i do końca będzie pełno, potąd. Kiedyś do mnie taki człowiek tutaj przyszedł, mówi, Artur, mówi, weź się o mnie pomódl, bo ja widzę grzechy ludzi. I już byłem w różnych kościołach w Warszawie i każdy mówił, bracie, jesteś błogosławiony, to jest słowo wiedzy. Mówi, a ja wchodzę, kurczę, mówi, do autobusu i widzę, mówi, ta cudzołoży, tamten robi to, tamten robi, ja mam tego pokokartkę. Mówi, ja tego nie chcę. Ja mówię, no jakby to był dar Boży, to by to przynosiło jakieś efekty. A ty jesteś zajechany jak koń szmaciarza. Mówię, to nie jest dar Boży. A on mówi, co to jest? Ja mówię, siadaj, pomyślimy. Mówię, byłeś o jakichś tam, kurczę, tych wygibusów, czarnoksiężników, jakieś tam. No byłem, ona mnie tam otworzyła jedna trzecie oko. Ja mówię, to ja ci zamknę te trzecie oko, nie będziesz widział. Ja mówię, w imieniu Jezusa zamykam ci te trzecie oko, ty nie będziesz oglądał więcej ludzkich grzechów. Przeszczęśliwy człowiek, nawet do kościoła przestał przychodzić. Pochodził jeszcze z miesiąc czasu, potem już przestał w ogóle. No szczęśliwy. Czasem go widziałem gdzieś tam na ulicy, dobrze ubrany, normalnie funkcjonujący, nie widzi grzechów ludzkich. Rozumiesz? Czemu? Bo w ogóle dostał jakąś dawkę zmiany umysłu. To dawka była, niewielki zastrzyk. Rozumiecie? I przestał widzieć ciemność. Bo Bóg nie stworzył człowieka umysłu po to, żeby umysł ciągle ciemność oglądał. Absolutnie. Piąta rzecz. 2 Tymoteusza 3:8. To umysł nieprzemieniony powoduje zniszczenie. Czyli nie dosyć, że widzę ciemność, to on niszczy. Będzie niszczył dzieło Boże, będzie niszczył ludzi i częstokroć w ogóle nie będzie wiedział, że to robi. On nie będzie miał w ogóle w głowie tego. Tak jak w ogóle, zobaczcie, jest napisane, że ludzie religijni, którzy zresztą ukrzyżowali Jezusa, w ogóle oni myśleli, że oni służbę Bożą w ogóle byli przekonani do tego. To nie byli jakieś rzezimieszki, mordercy, tylko to byli pobożni, tak zwani ludzie, którzy uważali, że oni służbę Bożą pełnią. Większość tych ludzi, która przyczyniła się do śmierci Jezusa, to uważała, że pełni wolę Bożą. Umysły ich były niszczące, ileż niszczących jest różnych decyzji ludzkich. Jak ja się przyglądam, niszczące rzeczy, niszczące. Ja mówię o Kościele. My musimy... Nie wiem, kiedy pielgrzymki chodzą? Teraz. Wczoraj ruszyła. Kurczę, wakacje mamy. Trzeba, naprawdę, my musimy pielgrzymkę zrobić. Ja myślę o pielgrzymce i myślę o drodze krzyżowej ostatnio. Wiecie, o co chodzi? Żebyśmy normalnie ustawili tutaj, kurczę, te pozwolenie weźmiemy. Rozumiecie? No nie wiem, gdzie także przez Warszawę przejść po pielgrzymku. Gdzieś będziemy podążać. Przemek będzie robił... Co ty robisz, Przemek? Ty z tym głośnikiem i robisz co tak... Ty to robisz. Ty to robisz dobrze. Żeby pokazać ludziom rzeczywistość, rozumiesz? Zaprorokować, złożyć proroczą informację, tak? Jak to jest niszczące. I pokazać w ogóle przeciwwagę tego. Wyśmiać, wyszydzić, wykpić. Rozumiecie, o co chodzi? Szósta rzecz. Umysł nieprzemieniony nie wytrzymuje próby wiary, mówi 2 Tymoteusza 3:8. Czyli on nie ulega środowisku wiary. I teraz zobaczcie, masy ludzi, którzy się gubią w Kościele. Dlaczego? Dlatego, że są ludzie niechodzący w wierze. Ale czy zapytasz przeciętnego chrześcijanina, czy wierzy? Jasne, wierzę. No ale wiara przynosi efekty.
skutkiem wiary jest efekt. Rozumiecie? Skutkiem wiary jest efekt. Natomiast umysł nieprzemieniony, on nie będzie poddawał się wierze. Dla niego funkcjonowanie w wierze będzie absurdem, wręcz kłamstwem. Rozumiecie? Ja mogłem być, nie wiem, jak słaby fizycznie w różnych etapach swojego życia. Nie wiem, co tam mogło mi się przydarzyć. Ktoś mnie pytał, jak się czujesz? Moja odpowiedź zawsze była, mówię, dobrze jak nigdy dotąd. No. Ale jakiś słaby jesteś, Artur. Nie, to mówię, bez przesady. Ja mogłem mieć temperaturę, nie wiem jaką. Ja zawsze twierdziłem, że ja się dobrze czuję. Dlaczego? Dlatego, że ja chodzę w wierze. Życie i śmierć jest w mocy języka. Ja nie będę mówił, prawda, o tym, że ja się źle czuję. Dlaczego ja mam to mówić? Ja chodzę w wierze. Przyjąłem uzdrowienie. Ja chodzę w wierze. Kiedyś tutaj poprosiłem chyba Basię i Julitę. Położyły na mnie ręce, bo ja przede mną mówię, popuśćcie na mnie ręce, bo ja potrzebuję nowych oskrzeli. Nie tam, bo w ogóle nowych. Ja mam dzisiaj nowe oskrzela. Wiecie, w ogóle, ja mam 51 lat i mam taką kondycję, że się w pale nie mieści. Po prostu. To jest dla mnie naprawdę. Ja jestem sam w szoku, w cudzysłowie, ale dlaczego? Ja idę po nowe oskrzela, po prostu ja je biorę. Są dla mnie w niebie nowe oskrzela. Są, dla każdego w niebie jest jakaś część wymienna. Jeden kiedyś człowiek miał objawienie, że tam jest taki pokój z częściami zamiennymi. Amen. Jedyny autoryzowany serwis. Dokładnie. Dokładnie. I siódma rzecz. W Tytusa 1,15 mówimy, że umysł nieprzemieniony to umysł skalany. Czyli odczuwający oskarżenia i potępienie. Co to jest skalany? Co to jest za słowo? Chodzący w oskarżeniach i potępieniu. To jest umysł nieprzemieniony prawdą Bożą. No nie ma dla ciebie żadnego potępienia. Nie może cię nikt oskarżać. Czasami ludzie mówią, diabeł tak mnie oskarża. Ja mówię, to dlaczego go słuchasz? Z jakiej przyczyny słuchasz diabła i dajesz skalać sobie umysł? Przecież diabeł... Ludzie, no z diabłem, to trzeba z ogólnie, z diabłem się nie rozmawia, bo rozmowa to jest dialog. A działanie w autorytecie to jest monolog. Milcz, odejdź, won, rozumiesz, goń się, zadzwonię po wstawienników, nie wiem, cokolwiek zrób. Zakomunikuj diabłu. Upadłeś? Okej. Tak? Ale dlaczego chodzisz w potępieniu? Z jakiej przyczyny się czujesz potępiony? Dlaczego? Przyjmij prawdę Bożą. Nie ma dla ciebie żadnego potępienia. Ale nie wiesz, jak ja się czuję. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, jak się czujesz. Ale się źle czujesz. To jak się mam czuć? Jak Jezus! Jak Jezus się poczuj! Jak się czuł Jezus? Miał taką dziewczynę, Joanna się nazywała w jego ekipie. Żona pewnego biznesmena, który nie był z Jezusem blisko i w ogóle nie interesowało go to. Joanna notorycznie czyściła swojego męża z kasy i przynosiła te pieniądze Jezusowi. Czytacie Biblię? Pamiętacie? Jezus nie miał skalonego umysłu. W ogóle się nie czuł źle w związku z tym. Mąż Joanny pewnie się czuł. Pewnie Egipcjanie też się czuli nie najlepiej, kiedy Żydzi dokonali na nich napadu zbrojnego. Tak? Może się nie czuli. Ale nie czuli się też potępieni. Ja nigdzie nie czytałem w Biblii, że w ogóle w jakichś opisach kolejnych to było w ogóle naprawdę, to żałujemy tego, co się stało tam w Egipcie. Oni, zauważyliście, oni nigdy nie żałowali. A może zauważyliście... Czytaliście o tym może w Biblii, że Dawid żałował tego, że dokonywał napadów z bronią w ręku na różne ludy, zabierał im dobra? Nie. Nie było tak, prawda? Ponieważ kiedy się chodzi z Bogiem, przebywa się w Jego obecności i zmienia się swój umysł Jego prawidłami,
To coś takiego jak skalanie nie ma miejsca w ludzkim umyśle. To nie zaistnieje nawet. I to może dziwnie wygląda. Ktoś powie, ty taki jesteś. Ja mówię, no jaki? Nie jestem załamany jak dach sołtysa, prawda? A powinienem być, uważasz? Upadłeś. Upadłem. Ale obmyłem się w krwi Jezusa. Wziąłem prysznic. O co tobie chodzi? Jaki umysł powinien być? Przy powieści Salomona 14:30 przede wszystkim umysł powinien być spokojny. My dążymy do tego, żeby był spokojny. Umysł spokojny. Ja wam pokazuję, jak wygląda przeciwwaga tego. Umysł spokojny. W Izajasza 26:3 jest napisane umysł stały. To jest w ogóle też zmora chrześcijaństwa. Że ludzie w ogóle nie uważają, że powinni mieć stałe umysły. Oni mają 10 tysięcy pomysłów na minutę. Pomysły pod tytułem takie, tak? Izajasz 26:3. Ja takie coś zauważyłem na przykład u bardzo wielu chrześcijan, że człowiek mówi tak, robię tak, bo Bóg mi to powiedział. Dobrze. Po czym ta rzecz nie wypala totalnie. Wtedy ten człowiek mówi, Bóg mi teraz powiedział taką rzecz. Ja mówię, no ale przecież tam ta rzecz ci nie wypaliła. Rozumiecie? Kiedyś pewien człowiek mówi tutaj do mnie w kościele, że Bóg mu powiedział i to jest pewny tego, tam wizję miał w ogóle wszystko. Bóg mu powiedział, żeby on jechał do innego kraju i zrobił tam wszystko. W tym kraju mu się nic nie udało. Wrócił tutaj i teraz mu inne rzeczy Bóg powiedział. Ja się tak przyglądam w ogóle, jakie mu teraz rzeczy Bóg mówi. Wiecie, o co chodzi? To nie jest stały umysł. To jest umysł z tego cyklu, że ktoś tam się z kimś ohajtał i po 2 latach mówi, że już cię nie kocham. Ale z miłości się ohajtał, rozumiecie? Z miłości. No już cię nie kocham teraz. A kochałeś mnie 2 lata temu? Kochałem. Teraz cię już nie kocham. No ale miłość jest stała i niezmienna. Słyszałeś o tym? To co, chcesz mi powiedzieć, że cię nigdy nie kochałem? No tak, nigdy mnie nie kochałeś. No bo jak mnie dzisiaj nie kochasz, a miłość jest stała i niezmienna, to się nie mogło zmienić, to mnie nigdy nie kochałeś. To w ogóle dlaczego się ze mną żeniłeś? Umysł stały. Dalej, Księga Izajasza 32:4 mówi, że umysł winien być przynaglany do rozwoju. Czyli zobaczcie, mega ważna sprawa. Umysł nie może być w systemie stagnacji. Wielu chrześcijan uważa, że oni, że ten umysł im się sam rozwinie. On im się nie rozwinie. Przez to, że chodzisz w Duchu Świętym, nie rozwinie ci się umysł. Musisz się uczyć, musisz się edukować, musisz poznawać, doświadczać, zbierać informacje. Jakże to są rzeczy, których chrześcijanie nie lubią. Po co się mam uczyć? Ja mówię, no chciałeś zarabiać więcej pieniędzy. Mówię, to się ucz. Ale ja z Bogiem jestem, ja się z Bogiem ucz. Na pewno Bogu nie będzie przeszkadzało, jak się będziesz uczyć. Zdobywać wiedzę, kurczę, rozumiesz, rozwijać się w tym temacie. Weź się rozwiń, dowiedz się czegoś. Bo nasz umysł potrzebuje, przyjaciele, ponaglania do rozwoju. Jego trzeba... On jakby sam nie jest chętny. W ogóle rozumiecie, o co chodzi z umysłem? On nie jest chętny do rozwoju. On będzie chciał tak, o już jest dobrze, już jest tam... No dobrze już jest. No ale z czym dobrze, no? No bo tam już coś zrobiłem, ale to w ogóle ty wiesz, ile rzeczy przed tobą jest? No nie wiem, ale wiesz, napisane jest, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Ja mówię, no ma, proszę bardzo. To nie to mówi to słowo, żeby poprzestawać na tym, co się posiada. To nie to. Umysł musi być przynaglany. Ja ponaglam cały czas mój umysł. Dawid ponagla, przecież dusza. Dusza to jest umysł, emocje i decyzje. On do duszy swojej mówi, będziesz wielbić Pana. On ponaglał to. Te słowo wielbić to nie było, że on tylko miał, nie chciało mu się śpiewać, a teraz on ponaglał, żeby śpiewać. Nie. On ponaglał do szukania Boga. Uwielbienie to jest szukanie Boga, w konsekwencji przebywanie z Bogiem. To jest to. 4. rzecz, 1 list Piotra 1:13 mówi, że umysł ma być wypełniony prawdą. Musisz mieć fiksa na punkcie prawdy. To znaczy, że musisz być ortodoksem. Nie sztywniakiem i konserwą duchową. Nie o to chodzi, ale ortodoksem. Jest jakieś prawidło Boże i żeby skały srały, to prawidło jest prawidłem. Po prostu. Bo Bóg i Jego Słowo to jedno.
Bóg i Jego Słowo to jedno. Bóg i Jego Słowo. Dowód jaki jest, że Bóg i Jego Słowo to jedno? Ewangelia Jana. Na początku było Słowo. I nie chodzi tu o Pismo Święte, bo wiemy, że na początku nie było Pisma Świętego. Tam jest proton, greckie słowo, proton. Ewidentny początek, pierwoty, punkt wyjścia. Tam nie było Biblii. I teraz jak czytamy dalej, jest napisane, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I my widzimy, że Słowem Boga jest Jezus. Co to znaczy? Gdzie jest proroczy kierunek? Że Słowo Boże, jeśli coś jest Bożym Słowem, to się wciela. To się wciela. Czyli to jest praktyczne. To jest realne. Jezusa można było dotknąć. Rozumiecie? Zjeść z Nim, czuć Jego pot, znać Jego dowcip. Rozumiecie, o co chodzi? To było Słowo. I teraz, kiedy nasza głowa jest wypełniona prawdą Bożą, tak? To z automatu się dzieje. Słuchajcie, ja daję wam świadectwo, że w ogóle nie ma problemu z realizowaniem prawd Bożych w swoim życiu, jeżeli twoja głowa jest tym wypełniona. Ty jesteś zafiksowany na tym. W ogóle wiecie, że będziecie robić tylko to, na czym jesteście zafiksowani. Tylko i wyłącznie. To, czym wypełniasz swoją głowę, to wyjdzie w twoim życiu fizycznym. Jeżeli ja wypełniam swoją głowę prawdami Bożymi, układam je, kurczę, jak klocki, rozumiesz, prawa, lewa, północ, południe, to wszystko jest ułożone elegancko, rozumiesz, pod kolor, wszystko the best, pod linieńkę, rozumiesz, o co chodzi? To teraz ja sobie żyję i ja tak widzę, jak mam w głowie. I teraz tak, coś robię tak, jak mam w głowie. A jeżeli ja mam w głowie jakiś kisztoch, rozumiesz, o co chodzi? Teraz ja tak robię. Ja mam, rozumiesz, o co chodzi? Chodzę, oczy szeroko otwarte, co jest grane? Jak co jest grane? Co mówi prawda? Pastorze, bo mi się to stało w życiu. No dobrze, co mówi prawda o tym? Ja nie wiem, co mówi prawda. Dlaczego mówię, nie wiesz? Dlaczego ty nie wiesz, co mówi prawda? Mówię, masz Biblię, bo mam 500 po ukraińsku. Będziesz po ukraińsku zaraz czytał. No kurczę, no nie czytasz? Weź najpierw zacznij cokolwiek, zacznij to. To jest książka, która ma ci ułatwić wiele różnych rzeczy, tak? Nie ma stać się twoim bałwanem, ale ma ci ułatwić. No weź skorzystaj. Kiedyś nie mieli, nie korzystali. Teraz weź, no skorzystaj. No. To jest naprawdę ogromna pomoc. Bo musisz mieć umysł wypełniony prawdą. Szukaj też tej prawdy. Ja notorycznie szukam prawdy. Nie tylko, że Pismo Święte, ale w ogóle, wszędzie. Ja mówię, Boże, ja wszędzie chcę widzieć Twoje zdanie na różne tematy. Czy to jest społeczeństwo, czy to jest polityka, czy to są, nie wiem, relacje małżeńskie, cokolwiek. Jakie jest Twoje zdanie? Jakie jest Twoje zdanie w tym wszystkim? Pokaż mi. Wielokrotnie mówię, Boże, zaargumentuj mi też, że to już Hagen taki był. On zawsze przychodził do Boga, a mówi w ogóle, daj mi dwóch, trzech świadków na wszystko. Nie to, że tam ja miałem objawienie. Objawienie ma każdy, kto ma mózg. Pamiętajcie. Każda istota posiadająca mózg ma objawienie. Mój pies ma objawienia. No. Chore. Bo mój pies nie jest narodzony z Bożego Ducha. I na przykład boi się gołębia. Co trzeba mieć w głowie, żeby się bać gołębia? Gołąb, pies. Rozumiesz, o co chodzi? Wrony się boi. Boi się szelestu folii. Rozumiesz? Ma takie objawienie, że ja za mnie mówię, Kerry, folia nie zabija. Nie. W 1 Piotra 1,13 również jest napisane, że umysł przemieniony to umysł kontrolujący rzeczywistość. My umysłem kontrolujemy rzeczywistość. Chrześcijanin to nie jest człowiek, który po prostu sobie płynie i rzeczy mu się przydarzają. Mi się to przydarzyło, mi się tamto przydarzyło. I to jedni będą mówić, Pan tak chciał, a inni będą mówić, diabeł mnie zaatakował. Ja mówię, człowieku, przecież to ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie, nie Bóg i na pewno nie diabeł. A jak diabeł? Co ci zrobił diabeł? Że diabeł to musi mieć w ogóle pole do podejścia. Ty musisz mu otworzyć się. Otworzyć się na szatana musisz.
Ja wiem, bo ja się na szatana otwierałem. Gdy ja byłem fachowiec od otwierania się na szatana po moim nawróceniu. Ja byłem głupi, głupi jak but z lewej nogi. Ja tak z niskim poczuciem własnej wartości, ja tak w ogóle chciałem, nie raz wam mówiłem, siedziałem w ogóle i w ogóle palcem wsadzałem w Biblię, gdzie mnie coś Bóg powie. A jak tam trafiłem na lepiej, jak trafiałem na te strony, to tam nic nie jest napisane, no nie? Bo też się tak trafiało, że trafiłeś, tam wiesz, skończył się jakiś tam Izajasz, w ogóle... No nie? Człowieku, byś mnie zobaczył, po prostu żenada. Żenada, co robiłem? Druga szansa. W ogóle wiesz, o co chodzi? No, druga szansa. No w ogóle ci z was, co wy rozumiecie, jak znacie tego demona, to wiecie, o co z nim chodzi. No, bo to też jak mieliście tak samo, to ten sam duch. Rozumiecie? Kiedyś, kurczę, człowieku, objawienie. To też mówiłem wam czasami, że objawienie mam. Kurczę, ulicę widzę, człowieku, napis, taka i taka ulica w Warszawie, taki i taki numer, takie i takie mieszkanie. Mówię, kurczę, tam mam słowo, dla kogoś idę. Wolne z pracy wziąłem, jeszcze wtedy pracowałem w chłodni. Wziąłem wolne z pracy, jadę do Warszawy, samochodu nie miałem, autobusem jadę. Jadę do Warszawy, idę po tych ulicach. Już taki, kurczę, spowerowany, rozumiesz, aż cały chodzę. Patrzę, skończyły się numery w ulicy. Ale mówię, nie skończyły się. Zobacz, co chory umysł robi. Stoję tam i dalej rozmyślam, że tu coś jest, Boże, tam musi coś być dalej. Mówi, bo może się... Rozumiesz? A za cholerę nic nie ma. Chodzę, krążę, tu nic. Objawienie odebrałem, pamiętaj. Objawienie odebrałem. Skąd objawienie odebrałem? Z chorego umysłu. Niekontrolującego rzeczywistości. Dlatego ja uważam, że największa praca chrześcijanina to jest praca na swoim umyśle. Dlatego święty Paweł tak mocno naciska w ogóle, zmieńcie myślenie. Dlaczego? Że wam się, kurczę, ulice nie kończyły. No. Bo tak, no bo to jest, wiesz, ja dzisiaj się umiem do tego przyznać, natomiast to jest żenada. A ilu ludzi buduje na tym całe rzeczy, służby budują na tym, na takich rzeczach budują. A inni w ogóle włażą w to. Rozumiesz, o co chodzi? Nurty. Ja się przyglądam na różne nurty, jakie są w naszym kraju. W naszym kraju, bo tam na różne takie nurty. Jak oni to stworzyli, co oni tam ukręcili. Ja mówię, Boże, przecież tam jest bezmyślność za bezmyślnością. Tak mnie... Mówię, jak to jest, może tam, że tam Bóg jest w tym? W czym? W czym ten Bóg jest? A to wszystko jest tak ładnie ubrane, tak ładnie to jest. Objawienie za objawieniem. A to jest... Brak kontroli nad rzeczywistością. Brak kontroli. I potem się też ludzi tak uczy. Nie daj Boże, taki zostaje jeden, drugi liderem i on tak będzie uczył innych ludzi. I potem słyszysz od niego, ja nie mam takiego wewnętrznego przekonania, żeby iść głosić Ewangelię. Ja mówię, jakiego wewnętrznego przekonania do głoszenia Ewangelii ty nie masz? No. Kiedyś taki pastor, jak jeszcze był w dobrym miejscu, na takim był spotkaniu, mówił o modlitwie i on mówi, ktoś tam z widowni powiedział, a ja się już nie modlę trzeci miesiąc, bo ja się modlę, jak mnie Bóg prowadzi w modlitwie. A ten mówi, giniesz, bracie, giniesz. 3 miesiące się nie modlisz. Co to znaczy, że ty się nie modlisz 3 miesiące? Weź nie jedz 3 miesiące, zobaczysz, no. Zobaczysz, jak będziesz żył. No tak, nie. Tutaj naszą kochaną w ogóle to jest nasza dziewczyna, której nie bierzemy pod. Ona jest w ogóle... To jest człowiek cudu, także... A tak, cuda się zdarzają. Znaczy jedną mamy taką dziewczynę cudowną. O, właśnie. To jest Boży cud chodzący. W drugim liście Piotra 3:1 widzimy informację, że umysł zmieniony to jest umysł rozróżniający i wybierający na podstawie prawdy, a nie na podstawie czego? Emocji. Wybieramy zdrowym umysłem, wybieramy, a przede wszystkim rozróżniamy i wybieramy na podstawie prawdy. To jest punkt wyjścia. Nie jak czujemy. Wielokrotnie na początku naszej drogi z Bogiem to się w ogóle inaczej czuje. Inaczej, to są dwie różne rzeczy. Prawda jest tutaj, a odczucia nasze są tam. Dopiero one z czasem się spotykają. Dopiero z czasem. U niektórych to naprawdę długo trwa, bo ta droga jest długa. Ale jeżeli człowiek jest, przemienia umysł, mówi dobrze, ja czuję inaczej, ale ja będę wybierał zgodnie z prawdą.
Będzie to mnie boleć może wewnętrznie, ale będę wybierał zgodnie z prawdą. Bo tak robi umysł, który się przemienia. I ostatnia rzecz, umysł, jak mówi objawienie 17:9, umysł przemieniony to umysł mądry, czyli przekładający teorię na praktykę. Mądrość to przełożenie teorii na praktykę. Mądrość to nie jest wymądrzanie się. Mądrość to jest robienie, działanie. Dowiaduję się czegoś i wprowadzam to w czyn i wtedy nazywają mnie mędrcem. Jeśli to w czyn wprowadzam. W czyn. Ja na przykład nieraz słyszałem od ludzi, a bo to, co robisz, to nie jest z Boga. Ja mówię, ale przynosi Boże efekty. Jak to wytłumaczysz teraz? Jak to zrobić? Powiedz, jak to zrobić? Kiedyś pewien człowiek poruszał się w darach uzdrawiania, przede wszystkim kręgosłupów, ale był obcokrajowcem, przyjechał do Polski i on uzdrawiał chorych w ten sposób, że wyrzucał z nich kręgosłup. Tak mówił do każdego, bo tylko tyle się nauczył po polsku i każdy był uzdrawiany. No to było najlepsze. W ogóle poprosił tam pastor tych, którzy są chorzy na choroby kręgosłupa i ten wychodził i tym z angielskiego jakimś tam łamanym polskim wyrzucam kręgosłup, w imieniu Jezusa, wyrzucam kręgosłup. I byli uzdrawiani. Rozumiesz, o co chodzi? Ktoś powie, jak to by się stało? No tak się stało, ponieważ ten człowiek przekuwał teorię na praktykę. Nie wiem, czy rozumiecie do końca, co ja powiedziałem. Można, bo nie wiem, czy to wiecie, czy takie mam wrażenie, że przynajmniej powinniście, że my nie modlimy się o chorych. Wiecie o tym? Jest tylko jedna informacja w Piśmie Świętym, modlitwy o chorych. Jedna, na całe Pismo Święte. I to jest informacja, że mamy te narzędzie, modlitwę o uzdrowienie w stosunku do osób narodzonych z Bożego Ducha, które są tak obłożnie chore, że nie mogą znaleźć się w społeczności. Tak jest napisane w Piśmie Świętym. W innych wszystkich przypadkach my uzdrawiamy chorych, a nie modlimy się. Modlitwa, jak wiecie, prosechomai, skierowanie na. Czyli, kiedy uzdrawiamy chorych, nie musimy być mentalnie skierowani na Boga. Wiecie? W ogóle nie musisz, uzdrawiając chorych, myśleć o Bogu, o wymianie krzyżowej. Nie potrzebujesz tego robić. Kiedy ty wierzysz w uzdrowienie i w wymianę krzyżową i wierzysz, że na chorych ręce kłaść będziesz, a oni będą uzdrawiani, to będziesz chodził tak, mówię, guzik, noga, sandał, świnia i będą ludzie uzdrawiani. Rozumiesz, co ja mówię? To jest bardzo ważne, co ci powiedziałem przed chwilą. Ludzie tego nie łapią. Ludzie uważają, że muszą przyjść, szepelere la benenasa. Ja mówię, pamiętaj, demony nie rozumieją innych języków. Po co to robisz? Nie rób tego. Możesz, ale po co? Rozumiecie? Uzdrów go. Nie mów fele bene la bere la sa, nie mów tak. Tylko powiedz, bądź zdrowy, albo wyrzucam wątrobę. Ja ci gwarantuję, że jak go klepniesz, on będzie jak on będzie chory, go klepniesz, tak, rozumiesz, o co chodzi? To ty go uzdrawiasz teraz, uzdrawiasz go. Demon momentalnie, jeśli będzie, to odejdzie. Bo to jest bycie w miejscu Jezusa, to znaczy w imieniu Jezusa. Rozumiesz? I ty kontrolujesz rzeczywistość. Ty w ogóle przekuwasz teorię na praktykę. Teorię na praktykę. Nie dodajesz do tego nic. I to jest umysł, który jest w ogóle normalny. Normalny. Ja kiedyś miałem nienormalną misję, ja naprawdę pamiętam, wyrzucaliśmy demona z takiego człowieka. Ja mówię, jakie jest twoje imię? On taki duży był, ten człowiek. No dobrze jeszcze, że byłem na tyle rozgarnięty, że go do takiego wąskiego pomieszczenia wzięliśmy z Norbertem. Mówię, bo jak w ogóle wjedzie w nas, to nas dwóch rozniesie tutaj, nie? Wzięliśmy go do takiego wąskiego pomieszczenia. Mówię, jakie jest twoje imię? A ten siedzi, nic. Ja mówię, w imieniu Jezusa podaj swoje imię.
A ten mówi do mnie tak. Pokaż mi swój dowód osobisty, że wiedział, z kim mówię. Jak Boga kocham, człowieku, demon tak do mnie powiedział. A ja w ogóle zgłupiałem, mówię. Pierwszy początek mojej drogi, bo mówię, w ogóle dowód osobisty, jaki... Rozumiesz? Innym razem w ogóle ja mówię do demona, jakie jest twoje imię? On mówi, Marcin. Wiesz, dla mnie imię demona to było imię demona. Rozumiesz, o co chodzi? Jakiś Abaddon, czy jakiś tam bym nie powiedział w ogóle Belzebub. To było dla mnie, wtedy ja siedziałem w ogóle w takiej ramce myślowej. W ogóle wiesz, o co chodzi? To było dla mnie jasne, bo powiedział w ogóle, jestem smokiem. W ogóle... To by było dla mnie duchu smoka, wyjdź z niego, ten Marcin. Ja w ogóle wiesz, ale siedzę, ale Duch Święty mówi, wyrzuć z niego demona. Ja mówię, jakiego? Marcina? No ale dobra, stoję, matka przy nim, bo to takie spotkanie uzdrowieńcze robiliśmy tam na Śląsku. W ogóle wiesz, matka stoi przy nim, ten taki jakiś pogięty chłopak, przyprowadziła go na to spotkanie. No ja, rozumiesz, tu poważny usługujący teoretycznie. No nie, no wiesz, robię minę do złej gry i mówię... Demonie Marcina, wyjdź! A tego wyrwało z butów upad, leży, człowieku, rozumiesz? Okazuje się, że o co chodzi? W czym sprawa jest? Chłopak miał kuzyna, ma kuzyna o imieniu Marcin, zdemonizowanego, związanego z okultyzmem. W dzieciństwie razem się bawili, tamten już był otwarty na demony, rozumiecie? I załatwił go tak, że ten miał schizofrenię wręcz. I demon utożsamiał się w ogóle z imieniem tamtego chłopaka. No to powiedział, że Marcin. Ale ja miałem ramę w głowie. Rozumiesz? Umysł miałem, kurczę, pogmatwany w tym momencie. Rozumiesz? I teraz, bo, ale kiedy Marcin, no to Marcin, co mnie za różnica? Co za demon ma za imię? Wyjdź, jak jesteś. Jeden Legion, drugi Marcin. Wiesz, o co chodzi? Co cię to obchodzi? Dobrze. Idziemy dalej, przyjaciele. Żeby to jakoś dobrze zamknąć. Rzymian 12:2. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić. Rozróżnić to jest multi monoreo, czyli działanie pewnego rodzaju nabranie kształtu tego, co masz w środku. Przemienić umysł to jest każdą myśl, każdy koncept, który posiadasz dzisiaj, bo on ma kształt, jakiś kształt, jemu trzeba nadać inny kształt. Masz jakąś myśl, myślisz o czymś dzisiaj i teraz ty musisz skonfrontować to z pierwotypem. Jaki jest pierwotyp? Jak, krótko powiem, jak, na przykład, jak myślał o tym Jezus? Jak myślał o tym Jezus? Na ten temat, jak on myślał? Badasz Jezusa i powiesz, jak on myślał? Na przykład, właśnie, wracając do szacunku. Czy Jezus myślał w kategoriach szacunku do religii? Czy on tak myślał? My teraz patrzysz, że nie, ale ty myślisz tak. Dlaczego? Dlaczego myślisz? Mieszkasz w Polsce, jest takie inne społeczeństwo. No, większość to jest takie społeczeństwo. No, nie będziesz tutaj wyszydzał więcej. Bracia i siostry, którzy są wokół ciebie, wiesz, naciskają, no nie, no nie możesz wyszydzać, no trzeba tutaj, no, no nie wolno. To ekumenicznie połączmy się. Co to jest ekumenia? Ekumenia to jest wynik, czego ona jest wynikiem. To jest wynik tak zwanego szacunku dla innych poglądów. Rozumiecie? Powiem nazwisko tym razem. Czasami to robię, ale powiem to dlatego, bo człowiek ten wpływa na innych ludzi. Pastor Bogdan Olechnowicz powiedział, że winniśmy się z katolikami spotkać w połowie drogi do Świętego Sakramentu. Człowiek, którego wielu ludzi w tym kraju określa jako przebudzeniowca, jako ojca przebudzenia. Trójcę taką mamy ojców przebudzenia, on jest jednym z nich. I celowo mówię to nazwisko, bo człowiek ten z całym dobrem, które ma w sobie, bo to jest dobry człowiek. Nikt nie może tego powiedzieć, że to jest zły człowiek, to jest dobry człowiek, to jest humanista. Naprawdę. Nasz brat w Chrystusie jest... No nie da się uwolnić, wiesz, bo on nas wyśmieje. Bo ja dla niego
jestem po prostu śmieszny pajac. Chodzi o co? Że kiedy z ust to wychodzi jakiegoś tam człowieka, który się tam narodził wczoraj, to ja rozumiem. Ale że to wychodzi z ust człowieka, który określał siebie jako głos proroczy do narodu, to mamy ogromny problem, bo to jest natury duchowej. A teraz jak myślał Jezus? Czy Jezus spotykał się z Żydami w połowie drogi do synagogi? Co zrobił Jezus? Skąd niedziela palmowa? No stąd, że on robi spotkanie poza synagogą. Poza. On w ogóle z nimi się nie sprzymierzył. On wywodził się z nich, ale jego poglądy były przeciwne do ich poglądów i on nie próbował się z nimi dogadać. On mówił piękne słowa. Kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie. Kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Jakież to było uzurpatorskie. Zobaczcie, każdy to będzie cytował. Kto nie zbiera z Jezusem, ten rozprasza. Ale większość tych ludzi, którzy tak mówią, sami nie zbierają z Jezusem. Oni tego nie robią. Oni rozpraszają. Trzeba każdą myśl przerobić. Każdą myśl. Rozumiecie? A potem pójść krok dalej i zrewidować każdy stan emocjonalny, który się ma. I zobaczyć, czy Jezus taki miał. I jak reagował. Bo się okazuje wielokrotnie, że my reagujemy inaczej niż Jezus na takie same rzeczy. Inaczej. Odnowienie, te słowo tutaj użyte jako odnowienie, anaxainos, oznacza odnowienie i zachowanie w świadomości w celu używania pomiędzy górą a dołem. To jest w ogóle niesamowite słowo. Bo odnowienie można by go przyrównać do takiego czegoś, co jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Umysł to pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Rozumiesz to? To jest bardzo ważna rzecz, którą chcę, żebyś zrozumiał. Umysł, twój umysł, on stoi po środku. Rozumiesz? Tutaj jest zewnętrzny świat, w twoim duchu jest Bóg, a umysł jest po środku. Po środku, pośrednik. On jest po środku. To nie jest kwestia pośrednictwa w zbawieniu. Nie, 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 nie. To nie ma z tym nic wspólnego. To jest pośrednictwo w komunikacji. Rozumiesz? Wiecie, że w ogóle można być zbawionym człowiekiem i nigdy w życiu się nie odezwać do Boga, ani Bóg do ciebie się nie odezwie? Są ludzie narodzeni z Bożego Ducha, których spotkamy w niebie, do których Bóg się odezwał raz. Raz w życiu. Oni przyjęli to i to był moment, kiedy oni rodzili się na nowo. Rozumiesz? Przyjęli Jezusa jako Pana Zbawiciela. A potem oni już nigdy w życiu nie mieli komunikacji z Bogiem. Czy oni pójdą do Niego? Amen. Amen. Bo to się łaska nazywa właśnie. Ale czy oni są sprawni tutaj? Oni tutaj nie są w ogóle sprawni na tej ziemi. Dwa, oni są problemem na tej ziemi. Bo to jest problem. Bo jednocześnie są Kościołem, a z drugiej strony są zawali drogą w życiu Kościoła. Bo umysł jest pośrednikiem. On stoi po środku. Dlatego trzeba go przerabiać. Rozumiecie? On jest jak winda. To musi dobrze jeździć. To nie może być napełnione różnymi jakimś bałaganem w środku. Jak odnowić umysł? Nasze tłumaczenie, Efezjan 4,13, dokładne tłumaczenie mówi: odnówcie wasz umysł za pomocą waszego odrodzonego ducha. Co my robimy? My odnawiamy umysł za pomocą ducha, czyli duch jest naszym głównym ośrodkiem zmiany naszego myślenia. Tam jest też energia do zmiany naszego myślenia. Dlatego tak silny nacisk kładziemy na życie modlitewne. Musimy się modlić. Non-stop.
Dlatego tak dużo uczymy o modlitwie, o przebywaniu z Bogiem, bo to daje siłę do zmiany myślenia. Łukasz 24:45 mówi, otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć. Zobaczcie, on otwiera umysły, Jezus otwiera umysły. Jezus, łamany Duch Święty, otwiera umysły, aby co? Aby mogli zrozumieć. Czyli w naszym duchu jest siła do tego, siła. Ta siła, ona nie działa w ten sposób, że mówimy siła działaj, ale działa w ten sposób, że my się modlimy. I automatycznie będzie płynęła siła. Rozumiesz, o co chodzi? Nie będziesz musiał nic włączać tam, żadnego, kurcze, guziczka. Ona będzie płynęła do twojego umysłu i będzie umożliwiała zmiany. Zmiany będą łatwe, nie będą trudne. To nie jest trudna rzecz. Czasami ludzie myślą, że to jest tak trudna sprawa, zmienić swoje myślenie. To jest nieprawda, że jest trudna. Po prostu poświęć temu więcej czasu. Częstokroć czasu więcej poświęć. Więcej czasu na modlitwę poświęć. Nie mam czasu. Masz czas. Daj sobie coś. Zacznij coś sobie robić. Nie wiem. Podejmij pewne decyzje. Ja kiedyś podjąłem decyzję, że przez rok wstaję w nocy i będę się modlił w nocy. Cały rok. Nie każę ci robić tego w cały rok. Nie o to chodzi. Ale poszerz życie modlitewne. Rozwiń go. Spędzaj więcej czasu z Nim. Rozumiesz? To może być na początku trudne, to może być na początku dziwne. Wiesz, że można być w miejscu przebudzenia, a jednocześnie jakby swoje życie modlitewne jakby zepchnąć na boczny tor. Bo to jest trudne, jest tyle bodźców, jest tyle służby. Ale nie możesz pójść w stronę służby kosztem życia modlitewnego. To jest niemożliwe, bo to cię, kurczę, zabije. Bo w pewnym momencie zobaczysz, że ty jedziesz na pustym baku. Giniesz. Giniesz służąc. Rozumiesz, o co chodzi? Giniesz służąc. Rozpada ci się, kurczę, wnętrze. Przestajesz myśleć konstruktywnie. Raptem widzisz, że popełniasz błędy jakieś kardynalne. Potem, kiedy pokutujesz, mówisz, Boże, jak ja mogłem taką rzecz zrobić? I słyszysz cichy głos, no mogłeś, dziecko, bo umysł, kurczę, ci się zaczął rozpadać. Zaczął ci się umysł rozpadać. Zaniedbałeś życie ze mną. I on to nie mówi z wyrzutem, dlatego że cię nienawidzi, tylko mówi to ci po prostu nazywając rzeczy po imieniu. Chodzi o to, aby na stałe żyć w bezpieczeństwie i sukcesie. Pamiętaj, Bogu chodzi o to, żebyś na stałe żył w bezpieczeństwie i sukcesie. To jest Boży plan dla człowieka. A zmiana myślenia to coś więcej niż tylko nauczenie się technik życiowych. Zmiana myślenia jest drogą do tego, żeby żyć w bezpieczeństwie i sukcesie. Ale musi to być okupione, tak? Odpowiednim działaniem. Właśnie na przykład przede wszystkim życiem modlitewnym. Ja mam silne życie modlitewne. Po prostu. Ja się modlę. Ja w swoim życiu to ustanowiłem jako rzecz stałą. Modlę się. Kiedyś byłem w jednym mieście na usłudze i podszedł do mnie człowiek i mówi, pastorze, żyję w takim związku bardzo toksycznym. Dla mnie ta kobieta, z którą żyję, ona jest niewierząca. Kurczę, ale jestem tak z nią związany emocjonalnie. Co ja mam zrobić, nie? Ja mówię, módl się. A on mówi, jak? No ja mówię, normalnie, módl się. No ale ja się modlę. Ja mówię, zróbmy coś takiego. W ogóle nakręć swoje życie modlitewne na maksa. Nakręć. Módl się przez cały czas. Słuchajcie, spotykam się z nim za miesiąc, bo tam co miesiąc jeździłem do tego miasta, robiliśmy taką szkołę tam i spotkania też uzdrowieńcze. I on przychodzi i mówi, już nie jestem z tą kobietą. Ja mówię, opowiadaj. Jak to się w ogóle stało, że ty nie jesteś z tą kobietą? Co tu się w ogóle wydarzyło, nie? A on mówi, zrobiłem tak, jak powiedziałeś, nakręciłem życie modlitewne na maksa, modliłem się non-stop, modliłem się w pracy, rano, w dzień, w nocy, w toalecie, wszędzie. Chodziłem w innych językach, modliłem się, uwielbiałem Boga.
I mówi, któregoś dnia, i w ogóle uprawiałem z nią seks i też się modliłem. Mówi. I mówi, kiedyś uprawiam z nią seks i modlę się wewnątrz. Facet potrafi. Facetowi wiele nie trzeba. Modlił się w środku i nagle otworzył oczy i zobaczył jej twarz jako twarz kozła takiego. On z niej zeskoczył jak poparzony. Ubrał się momentalnie, zwinął wszystkie rzeczy, które miał pod ręką i uciekł z tego domu. Rozumiecie? W ogóle ten facet zmienił życie swoje. Ja go potem widziałem jeszcze raz, drugi, trzeci. Tam mniej więcej przez pół roku oglądałem jego życie. Słuchajcie, tu samochód jakiś kupił dobry, tam jakiś zawód miał, wreszcie za granicę wyjechał. Rozumiecie? Co on zrobił? Nakręcił życie modlitewne. On nie był w stanie pewnych rzeczy zrobić. Ja mu nie powiedziałem, tak, musisz ją zostawić, bo ja wiedziałem, że on jej nie zostawi. To w ogóle wiedziałem, to jest niemożliwe. On jest tak z nią związany emocjonalnie. No po prostu... A tak naprawdę to nie jest jej wina. No co, ona chciała normalne życie sobie mieć, kobitka, takie ten. Tylko, że się trafił narodzony z Bożego Ducha chłop. Rozumiecie? Się okazało, że, no, że tu nie, wszystko nie styka. No. Nie można tego połączyć. Tak? I co z tego, że on by sobie powiedział, tak, ja kończę z tym. No proszę skończ. Rozumiesz? Ale kiedy on zaczął duchem zmieniać umysł, to poszła petarda. I tak jest z każdym. Żeby tylko ludzie chcieli. Tutaj pamiętacie, co zrobiliśmy w ogóle na konferencji. Ja powiedziałem, wszyscy, którzy mają problemy z pornografią, proszę do przodu. Pomodliliśmy się i powiedzieliśmy ludziom, co mają robić. Mówię, wrócisz do domu, włącz sobie film pornograficzny i zacznij się modlić innymi językami. Bardzo proszę. Czy wy wiecie, że ci wszyscy ludzie zostali powalniani z pornografii? Pornografia nie wytrzymała naporu ducha. Nie można oglądać filmu pornograficznego i jednocześnie modlić się w innych językach i uwielbiać Pana. Coś nie wytrzyma. Coś nie wytrzyma. I coś wam powiem. To jest konfrontacja Świętego Ducha z komputerem albo z telefonem. Zgadnijcie, co nie wytrzyma. Zgadnijcie, komu pierwszemu wywalą korki. Czy Duchowi Świętemu, czy telefonowi. Rozumiesz? Wywaliło w ogóle telefonom, komputerom wszystko. Wszystko. Ludzie duchem zwyciężyli. A nie, proszę ciebie, jakimiś takimi ludzkimi sposobami czy przekonywaniem ludzi, jakie to jest toksyczne, jakie to jest sryczne i tłumaczenie w ogóle, jak cielęciu na miedź, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Po co to w ogóle mówić w tych kościołach? Rozumiesz? Kiedyś usługiwałem w więzieniu w Sztumie, przed chłopak taki dożywocie miał. Mówi Artur, nawróciłem się do Jezusa, ale ja się codziennie onanizuję. Ja mówię, bo jesteś zdrowy chłop. Masz fizjologię zdrową, ale ja się nie chcę onanizować. Mówi, ja mam, ja mówię, dobra, mówię, to ja ci dam receptę, tylko ty się, mówię, posłuchaj mnie. On mówi, dobra, ja się ciebie posłucham, nie? Kazałem mu czytać psalm 118 i 119 non-stop. Non-stop. 118, mówię, skończysz, 119 zaczniesz. I tak od nowa, rozumiecie, o co chodzi. Potem byliśmy tam za jakiś czas, on mówi, ty, ja się nie onanizuję już parę miesięcy. Mówi, a te psalmy to na pamięć prawie znam. Rozumiesz? A jak złożysz psalm 118 i 119, to nie wiem, ile jest wersetów. 150? No, albo więcej. Rozumiesz? Co się stało? Ten chłopak zmienił myślenie. Jak to zrobił? Przez siłę woli? Nie do końca. Duchem, tak? Umysł swój zmienił. To jest możliwe. To jest możliwe. Zmiana myślenia prowadzi do tego, że człowiek zmienia poglądy, a nie tylko, że za pomocą różnych technik opuszcza środowisko patologiczne, w którym się znajduje. Zmiana myślenia doprowadza do głębokich zmian wewnętrznych. Jak masz zmiany wewnętrzne, to one są tak silne, że się w pale nie mieści, rozumiesz? Posłuchaj, jeśli ty jako człowiek jesteś wewnętrznie do czegoś przekonany w 100%, ty jako ty, nieważne do jakiej rzeczy, nigdy nie przekroczysz tych granic.
Rozumiesz? Na przykład jesteś przekonany, że, nie wiem, arszenik jest trucizną. Ty jesteś o tym przekonany. Nie zjesz arszeniku. Po prostu tego nie zrobisz. A jak nie będziesz przekonany, to spróbujesz. A zobaczysz. Rozumiesz? Jak się zmienia myślenie, ustawia się jakiś element i on klik zeskakuje, tak? To miejsce jest na 100% zabezpieczone wiecznie. Tam diabeł nie może dojść, bo diabeł cię przekonuje, że coś nie jest prawdziwe. Tak jak pierwszych ludzi przekonywał, czy na pewno Bóg powiedział? Zobaczcie, żeby temu Adamowi i Ewie kliknęło w środku, na pewno Bóg powiedział. Goń się, leszczu. Tak? To byśmy mieli zupełnie inną historię. Jak oni by byli pewni, że Bóg powiedział, okazuje się, zobaczcie, okazuje się, że nie byli pewni. Dobry, no ja tego widzę, że mówię, Boże, jak to jest możliwe? Dwoje ich było, człowieku, tutaj z tobą mają taką relację i oni nie byli pewni? Bóg mówi, no człowiek, jego wolna wola. Wiesz, o co chodzi? Ty. Tak na przykład, nie wiem, narkotyki. Weźmy, ja byłem człowiekiem, który krak, to ja mówiłem, że kokaina to jest moja żona. Rozumiesz? Ja w ogóle dwa razy, czy trzy razy w konsekwencji wylądowałem w szpitalu po narkotykach, bo mi zasiadało serce. I teraz, gdybym ja w umyśle moim nie zaskoczył, że ta rzecz jest dla mnie szkodliwa, w 100%. Że to mi szkodzi. To, z czym jestem, to mi szkodzi. Przecież ja bym w ogóle zawsze miał furtkę. Nawet jeśli na pewnym okresie czasu bym był uwolniony. I to jest właśnie ciekawe, zauważyliście, że chrześcijanie w pewnych okresach są uwalniani od czegoś. Pójdą gdzieś na jakieś spotkanie, ktoś położy na nich ręce, łup, odeszło od nich. W ogóle, wiesz, alkohol, wszystko podchodziło i tak dalej, no nie? Moc Boża działa. Tak, Boża moc działa. Amen. Tylko Boża moc to nie jest coś, co daje ci gwarancję, że taka rzecz na pewno i do końca będzie u ciebie załatwiona. Po prostu nie, bo to jest Boża moc. Boża moc jest jak spychacz. Wjeżdża w twój problem i przesuwa go impetem Bożej siły. I ty raptem, nie ćpam, nie chlam, nie cudzołożę, debeściak jestem, ale mi lekko, super, fajnie. Super. Czas na zmianę myślenia. Nie, bracie, tu Boża moc. Nie. Czas na zmianę myślenia. Musisz teraz się zabezpieczyć. Po to ten spychacz uderzył, żebyś teraz zamknął wszystkie kłódki, zamknął wszystkie zamki. Do roboty, chrześcijaninie, do roboty. Zmieniaj myślenie. Rozumiesz? A nie Boża moc. Boża moc działa. Amen. Zawsze będzie działała. Zawsze. Ludzie często liczą, ile uzdrowili ludzi. Tak, podaje się w ogóle, ten usługujący uzdrowił tyle ludzi, ten usługujący tyle ludzi. Tylko, że większość z tych ludzi w bardzo szybkim okresie czasu z powrotem jest chorych. Dlatego, że w ogóle oni nie zamykają w głowie furtek, przez które przychodzi do nich z powrotem diabeł. Fajnie Hagen o tym uczył w ogóle. On modlił się o ludzi i w ogóle mówił tak. Ja mam usługę do 16:00. Mówi, póki tu jestem, demony nie wrócą. Co później, nie gwarantuję. W ogóle wierzę. No bo on wiedział, on każdego demona wypędzi. Każdą chorobę uzdrowi. Tylko pytanie, co dalej? Czy dalej, człowieku, będziesz w ogóle dbał o to, czy ty pozamykasz te wszystkie kurcze furtki, czyli co, czyli zmienisz myślenie, czy nie zmienisz myślenia? Od tego zależy reszta. Trzeba wiedzieć, że to właśnie człowiek jest centrum tworzenia środowisk patologicznych, w których się znajduje. To człowiek. Środowisko nie jest wokół nas. Ludzie, piekło nie jest wokół człowieka. Piekło jest w człowieku. Rozumiecie? Filozoficznie mówiąc. Czyli cały ten system patologii jest wewnątrz. Jezus powiedział, z ludzkiego serca wychodzi patologia. Nie to kala człowieka, co w niego wchodzi. Tylko co wychodzi? To patologia wychodzi z człowieka. Człowiek jest łącznikiem duchowym. Portalem.
portalem, przez który przychodzi Bóg na ziemię i portalem, przez który przychodzi szatan na ziemię. Szatan tu nie mieszka. Demony tu nie mieszkają. One by się załamały nerwowo tutaj jeszcze w Polsce. Człowieku. Tu demony by były na miejscu, to człowieku. Jak nie COVID, to człowieku, sraczka przed Putinem, ciągle coś nie tak w tym kraju. Czarnowictwo, załamanie, rozumiesz o co chodzi? To jest kraj nad kraje. To po prostu człowieku, w tym kraju to trzeba mieć, ja zawsze mówię, to tutaj hełm zbawienia to tytanowy. Tutaj ty musisz nosić cały czas na głowie, bo inaczej to cię non-stop coś trafi. Tutaj nie wiesz, której strony, człowieku. Rzeku, tu nieszczęście, tu czarnowictwo, tu kurczę coś innego, tutaj to człowieku, ze wszystkich stron, tylko granicę przekrocz. Człowieku, gdziekolwiek ja byłem na granicy, teraz byłem i chodziłem na stronę słowacką, byłem na słowackiej stronie. Tam się inaczej czujesz na słowackiej stronie niż człowieku po polskiej stronie. Ten sam las, te same skały. Człowieku, ale demony terytorialne tam nie chodzą, no. Człowieku, tam są inne słowackie. Ja bardzo lubię słowackie demony, ja wiem. Teraz po tej Komorze to jestem pewny. 100 razy bardziej wolę słowackie demony niż nasze. Naprawdę. No nikt mi nie powie. Zmiana myślenia zabezpieczy cię przed chorobami, upadkami finansowymi, złymi wyborami wśród ludzi, demonami i tym wszystkim. Zmiana myślenia cię to namaszczenie tylko poparzy demona. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Ono go poparzy. Ale on przylezie później. Będzie szukał dziury w tobie. Osłabienia. Rozumiesz? Ale jak jest zmiana myślenia, to możesz spać spokojnie. Tak jak Samral, powiesz, jak go wypychały demony, kurczę, człowieku. Z pomieszczenia mówi, stop! Wracaj z powrotem. Kazał łóżko z powrotem stawiać demonom na miejsce. Zmiana myślenia spowoduje, że realnie będziesz się uświęcał i przebywał w obecności Boga, bo to cię na stałe w to wsadzi. To cię w to wsadzi. Rozumiesz? Dlatego to, co zrobisz ze swoim umysłem, ty, jest kluczowe dzisiaj. Ja mój umysł traktuję jako bramę do nieba. Ja tak go traktuję. Nie pozwalam sobie na to, żeby w niego wchodziły jakieś zbędne rzeczy. Rozumiecie? Nie robię też sobie tak zwanych dowcipów mojemu umysłowi. Wiecie, ja nawet nie oglądam pewnych rzeczy, dlatego że ja nie chcę zanieczyszczać mojego umysłu. Ktoś powie, ale ty oglądasz takie filmy, co się krew leje. Ja mówię, bardzo dobrze się krew leje. To nie znaczy, że gdzieś się krew leje, to coś jest złego. Sara, nasza córka od małego, ja ją z nią od małego oglądałem różnego rodzaju filmy, gdzie się krew lała. Dlaczego? Dlatego, że to było informacją. Ona zawsze pytała, tato, gdzie tutaj jest Bóg, albo gdzie tu jest przesłanie. Rozumiecie? Nie ma żadnego problemu, to nie chodzi o to. Ale na przykład oglądanie przez 2,5 roku na wspólnej, to będziesz potrzebował dotyku nieba, jak Tomek przyjedzie. Ja 100 razy, naprawdę, jest masa filmów, które w ogóle krew się leje i jest okej, bo to krew się leje, a w Biblii co się dzieje? W Biblii się krew leje, człowieku, w ogóle strumieniami, człowieku, no. Co ciekawe, jeszcze na rozkaz Boga, człowieku, idź i wytrać ty całe plemię. Szli, ostrzyli noże, człowieku, wycięli do nogi wszystkich. Co to było? Przecież to jest thriller, ta Biblia. Przynajmniej thriller. Co tam się wyrabia? Rozumiesz, o co chodzi? To ja wolę thriller obejrzeć, który ma przesłanie. Rozumiesz, o co chodzi? Bo ten thriller czytam, kurczę, 22 lata prawie. Rozumiesz? Niż mam obejrzeć na wspólnej i być załamany jak dach sołtysa później, człowieku, rozumiesz? Bo to ludzie po 3 fakultety mają, a przychodzą takie sytuacje, że to się patrzysz, proszę ciebie, kocham go, człowieku, ona ma 68 lat i ona się zachowuje, jakby miała 12. Rozumiesz, o co chodzi? Ona przez 68 lat nie ułożyła sobie życia, te 12 lat ma. Ja go kocham, a on mnie nie kocha. Ja teraz nie wiem, co mam zrobić. Co mam zrobić? A ta druga jej opowiada, co ma zrobić. Ta druga ma 15 lat, rozumiesz, o co chodzi? Na wspólnej. Ja sobie o swoim umysłowi tego nie dam. Rozumiesz mnie? Ja tego nie zrobię sobie. Bo dbam o umysł. Czytam odpowiednie rzeczy, oglądam, słucham też odpowiednich ludzi. Tak?
Nie szukam w ogóle relacji z ludźmi, na przykład takimi, którzy, z religijnymi ludźmi. Ja nie znoszę z religijnymi ludźmi mieć kontaktu w ogóle. Ja nie mogę. Ja wolę mieć do czynienia z ultragrzesznikiem, człowieku, albo z bratem czy siostrą, którzy gdzieś się pogubili i są nie wiadomo w jakich miejscach, niż ja mam z religijnym człowiekiem rozmawiać. Rozumiesz, że tego mnie to... Bo co? Bo on przychodzi i on mi tłumaczy. Tłumaczy mi, że białe jest czarne, że czarne jest białe, że to jest kwadrat, a nie kółka, a tak naprawdę to jest trójkąt. I on, wiesz, on takie ma coś w głowie. Ja tego nie chcę do swojej głowy. U mnie rzeczy są proste. Tak, tak, nie, nie, co innego jest od złego. Tak sobie zrobiłem z głową. Ja mam naprawdę życzę z całego serca takiego czegoś, w ogóle wyprostowania umysłów, uproszczenia rzeczy. Rozumiecie, o co chodzi? Bo ja uważam, że ja na przykład nigdy nie przestanę dbać o swój umysł, pielęgnować go. Ja nie przestanę. Ja nigdy nie osiądę na laurach, nie mówię, już tam, jestem święty, że teraz nie będę. Nie. Nigdy nie będę taki święty, żebym nie musiał mieć higieny umysłu. Nigdy do tego nie dojdzie w moim życiu. Tak samo jak nigdy nie dojdzie do tego, żebym się przestał modlić. Wstańmy, proszę. Ojcze, dziękujemy Ci za słowo. Ojcze, my chcemy, żeby Twoje słowo działało w nas i wierzymy, że działa. Ojcze, my chcemy, żeby to słowo, które było dzisiaj uwalniane, pomagało nam w podejmowaniu decyzji. My wiemy, Duchu Święty, że Ty masz moc i my skłaniamy się do tego, aby nasze umysły przyjmowały tą moc i zmieniały wszystko, co jeszcze gdzieś jest niezmienione. Duchu Święty, potrzebujemy Twojej mocy i deklarujemy teraz, że nie zostawimy w naszej głowie niczego, co w jakikolwiek sposób by powodowało wypaczenie naszego myślenia, czy też pozostanie w jakiejś formie wypaczonej. Amen.